Teraz dostałem do oglądnięcia większość moich scen z 8 sezonu. Powiem wam szczerze, że ja nie oglądałem tego. Grałem, ale nie oglądałem, więc pierwszy raz w życiu to oglądam i mam to komentować dla was. Dobra, zacznijmy. A ja was uwielbiam w Rozmawialiśmy z prokuratorem. Te wszystkie sceny właśnie przesłuchania z Betonem to po prostu już 7 sezon, 8. Także rozgrywaliśmy to naprawdę. Nie przegadziliście sobie całego życia. Co? Tylko większość. Nie, dziękuję. Nie piszę się na to. Ale dobrze, nie panikujcie, pieski. Panciu jest dobry i Panciu ma dla was kostkę. Ale wy też musicie coś zrobić dla Pacia. Stopasz po kruchym lodzie. Chcę się zobaczyć z Patrycją. Ale duże fantastyki się naczytałeś. To pójdziecie się dalej. Słuchaj, nie ty tu nam będziesz stawiał warunki. Zabierz. Ja myślę, że Beto z Ryżem to w sumie się troszeczkę lubią nawet. Bo oni sobie tak dogryzają, a wiecie, kto się czubi, ten się lubi. I tutaj praktycznie w każdej scenie przesłuchania my sobie dogryzamy, ale to jest tak... Co teraz? Możesz nam pomóc w trochę inny sposób, tylko to nie będzie łatwo. Tego nie widziałem. Czyli w jaki? No, chcielibyśmy, żebyś spotkała się z Ryżem. Nie ma mowy. Jak to niby ma pomóc? Wiemy, że to głupie. Ja myślałem, że w sumie to nam nie kucha i... Ale przepraszam, z chęcią się chciałbym odpowiedzieć. Patrycja ma od niego wyciągać informacje? On twierdzi, że bez tego niczego nam nie powie, a my potrzebujemy twardych dowodów. No, podczas waszej rozmowy może coś chlapnie, no i my też na tym skorzystamy. No zapomnijcie, Ryży nigdy nie chlapnie. Musicie jakoś, nie wiem, a nie chcecie mnie wysyłać. To chyba macie jakieś metody. Patrycja, no to nie wygląda tak jak w filmach, że my możemy go sobie tak po prostu zmusić. I naprawdę chcecie, żebym się z nim spotkała, tak? Z człowiekiem, który zlecił moje zabójstwo. No i tam zdarzy się najlepiej. Czy wy w ogóle wiecie, co to dla mnie znaczy? Dobra, zostaw. Pomogę. Nie, nie trzeba. Chcę z nim zostać sama. Nie widziałem tej sceny, a to była smutna scena. Bo ona mnie tak nakrzyczała na mnie strasznie wtedy. Nie, no serio, naprawdę bardzo... Musiałam cię zdradzić, żeby móc żyć. Nie możesz żyć bez mnie. Nie jestem twoją własnością. To ciężko do zagrania sceny. Nie mogę odejść sam. Chciałem cię zabrać ze sobą. Na zawsze. Czemu? Czemu mi to robisz? Żeby nikt inny cię nie miał. Wiesz, że... Nie mów tego. Kocham cię. Ty nie umiesz kochać. Umiem. Dobrze o tym wiesz. Nie. Umiesz tylko zabijać i niszczyć. Nie broń się. Czujesz to samo, co ja. Powiedz prawdę. Prawdę? Chcesz prawdy? Nienawidzę cię. To nieprawda. No powiedz to. Nienawidzę cię. Rozumiesz? Nienawidzę cię, to przez ciebie! A ty leżysz w szpitalu, to przez ciebie się teraz w upieprzonym wózku! Zostaw mnie w końcu spokoju i się powieś. Raz, a dobrze! Będzie dodatkowa msza w tym tygodniu. No, może się zgłosić do spowiedzi. Ktoś chętny? Pożałuję tego wszystkiego. Nie, no, nie wiem nawet jak. Powoli, powoli. Skrzydziłem kobietę. Kochałem ją i z tej miłości chciałem ją zabić, ukarać. I co? Ukarałeś? Jak to są ciężkie strony, tak. Takie mi daje się do oglądania, a ty się nie uśmiechniesz przy tym. Przeżyła. To takie smutne rzeczy. Ale jeździ na wózku. Złamałem jej życie i sobie też. No ja nie chciałem tego zrobić. Nie chciałem. W sumie jak sobie myślę, to chyba to były takie najsmutniejsze sezon dla mnie. Same smutne rzeczy. Widzisz wszystko. Siebie, ją. Tego, który mnie zabrał. Cholerny Adek. Co to pierd... Zobaczam. Czwarty do brycia. Nie gramy w bicia. To zagramy. No proszę bardzo, panowie, jak nam się kozak znalazł. Ryży dalej myśli, że rządzi na mieście. Chcesz nas ustawiać? Wypierd... na koju. Albo na bardachę. Tam no, to więzienie było naprawdę grubo. Z Michałem. Zobaczam. Miałem świetnie, nam się w sumie razem grało. Panowie, nie wiedziałem, że garujemy z drugim Janem Pawłem II. Choć na początku naprawdę mnie nie lubiał też, jako nasze tak średnio mnie lubiał, tak mi mówił, że dopiero jak mnie poznał to... Pamiętasz się o trzeciej mszy? Jasne, pamiętam.
pójdziesz wcześniej, trzeba pomóc. Kurczę, jak to się w ogóle fajnie ogląda. Słuchajcie, nie widziałem ani jednego z tych odcinków i po prostu jestem w szoku. Chłopaki, tylko ostrożnie stawiajcie, zawartość jest delikatna. Ksiądz też nosi takie ciężary? Ksiądz też człowiek. Tylko nie rzucaj. Co w tym jest? Ołtarz. Zrobiony przez więźniów z innego zakładu karnego. Ołtarz w częściach? Tak, Adam. Będziemy to musieli złożyć. Spokojnie, pomożemy. Ty to byś się wszystkim pomógł, co? Parwo. Dobra, chłopaki, dajcie to pudło jedno na drugie, zaraz to ogarniemy. Chodź na busie. Co jest, kurwa? No i Kosa dostał kosę. Umiera! Pomagaj, kurwa! Nie ruszać się! Zabieraj go! I tak się skończyło to zakołanie. Prokurator zaraz tu będzie. Ej, ktoś tu leży! Gdzie? Tu, chodź! No niestety, ksiądz też dostał w łeb. Co się stało, proszę księdza? Nie wiem. Pamiętam atak na więźnia. Potem już nic. Ale przecież ksiądz stąd wychodził. Z pudłem w sutannie. Widziałeś jego twarz? Nie. Ryży. Gdzie jest Ryży? Nienawidzę was! Nienawidzę was! Nienawidzę was wszystkich! Rozumiecie? A, to jest ta finalna scena. Ale w sumie rzeczywiście, Patrycja nawet nie krzyczała tutaj nic. Po prostu się... Chyba, że masz tak zamurowało, że nie wiedziała, co zrobić ze sobą. Bez kitu, no. Nie wyglądało, żeby ona była spanikowana. W sumie z drugiej strony znaliśmy się całe życie. To co bym jej mógł zrobić? Chciałem ją już zabić, wierzę, że jej drugi raz nie będę chciał zabić. Krzywdy jej nie zrobię. Nie? A czy oglądając to, sam byś uwierzył Ryżemu? Uwierzyłbym. No, powiem ci szczerze, że nie widziałem żadnego z tych odcinków i... Kurde, no nie, żebym to jakiś był samolot, ale kurczę, to dużo, dużo lepiej grał niż tam na początku tego Lombardu, bo jak pamiętam, jak oglądałem któreś pierwsze odcinki, to było tak słabo, a tutaj serio, kurczę, i tą dykcję poprawiłem, naprawdę rozumie się, co mówię. No, do przodu, fajnie, rzeczywiście, naprawdę, kurczę, super. Będą ze mnie ludzie jeszcze.